właśnie przeżyliśmy logowanie w hotelu. Najpierw w moich towarzyszach. Tutaj Łukasz C., znany wszystkim podróżnik, finansista, obliczeniowiec. Tomuś jak to Tomuś. Nie pierwszy, nie ostatni. Tu nasz przytulny pokoik. Zgadnijcie, gdzie to jest. Co to może być? Stare pomieszczenia, ale z nowym posażeniem. To jest zamek w Blesku. Nocujemy dzisiaj w zamku w Blesku. Nocledzik dosyć w przystępnej cenie, między 53 zł za osobę, za śniadaniem. Właśnie tu zajechaliśmy, Bieszczady. Mamy zimową noc, zbieramy się i idziemy eksplorować Lesko. Co się działo wczoraj w Lesku, co się działo wczoraj w Lesku. Nowy dzień, nowe możliwości. Zobaczymy, co się dzieje na zewnątrz. Każdy pokój wyposażony jest w taras, na który można się dostać. Tutaj nasz zamek, wejście do niego. Tarasik, parking, ogród przed zamkiem wraz z widokiem na okoliczne górki. Tam nawet dalej widać jakiś stok narciarski, na który jest kolejka. To wszystko tutaj przedmieścia Leska w lecie. Tutaj musi pięknie wyglądać ten ogród z tarasikiem, z widokiem. Tam jest jakaś nawet kawiarenka. Zamek w Lesku. Całkiem. Zamek jest teraz w rękach prywatnych, a miał bardzo, bardzo historię. Ponoć krąży po nim czarna dama. Tak to się prezentuje. Stało się tak, że dzisiaj byliśmy tutaj jedynymi gośćmi w całym kompleksie. Dobrze nas ugościli, dobre śniadanie. Miła obsługa. I ruszamy dalej. Tam dalej znajduje się miasto Lesko, jego centrum, a tutaj park przyzamkowy, który ponoć dawniej był bardziej obszerny. Tam jest mała scena. Co ciekawe, to tutaj news dla wszelkich zainteresowanych, którzy będą tutaj przebywać. Za tą sceną tam, z drugiej strony mieści się zajebista knajpa, do której wchodzi się jak do jakiegoś mrocznego, pokomunistycznego sklepu, stalowe drzwi. Ale w środku naprawdę bardzo dobre jedzenie, w dość przystępnych cenach. Placek po bieszczadzku za 15 zł. Palce lizać. Pani również może zrobić piwko grzane. Super, polecam. Drzwi do Bieszczad. Zaraz otwiera się i Baligród, i Cisna, i inne miejscowości, a w drugą stronę Sanok. Jeśli wrócisz tam, gdzie mróz zmienia wodę w lód, tam, gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Przedzieramy się przez trudne bieszczadzkie drogi. Mimo że zima i droga trudna do przejazdu, to aut tutaj nie brakuje. Wejście na Płoninę Wetlińską, tą najkrótszą drogą. Mnóstwo samochodów, przyjechali ludzie w górki. Inne szlaki, z tego co widzieliśmy po drodze, nie były za bardzo oblegane. Fajnie, jest słoneczko, trafiliśmy z pogodą. Uch, i no iść. Pięknie się wszystko błyszczy w śniegu. Razi po oczach, bez przygotowania. No bo górka niewysoka, stąd tutaj to podejście nie wygląda w ogóle. Hop, na górę już jesteśmy. Sporo ludzi tu się przewija. Spodziewałem się lekko mniejszego obłożenia, ale jest dużo. Jeśli trafisz tam, gdzie chłód ścina w żyłach krew, tam, gdzie nieuśpione licho tańczy na jeziora krze, sprawdź za mnie też, czy dość ciepły ma płat. No, patrzcie na to, patrzcie ile śniegu. Wszystkie drzewa oblane białym kolorem. O, tutaj niebo. Czyste niebo. Białe gałązki. Już powoli wychodzimy z lasku. I zacznie się widoczek na takie śniegowe pola. Śniegowe połoniny. Pustynia śniegowa. Jesteśmy na połonince. O, piękny widok się otworzył. Tam Smerek. Błyszczy w słońcu krzyż. Tutaj poziom chmur. A tam Rawki. Mała Rawka, wielka Rawka. I tutaj całkiem niezła droga. Jeszcze bardziej w górę. Pytana ścieżka. Ale z drugiej strony, jak zejdzie się już lekko od tej ścieżki, to dosyć głęboko się wpada. Widać tutaj po poręczach. Te poręcze są pewnie normalnie na wysokości około metra. Troszkę nawet może wyżej. A teraz w zasadzie z poziomem
prawie że z poziomem śniegu. Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najsilniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył. Jesteśmy na górze. Oto chatka. Połonina Wetniszka. I ten punkt tutaj. Jedno z najbardziej znanych miejsc w Bieszczadach. Każdy tu pewnie był. Nie trzeba za dużo mówić. Jest tu też stacja meteorologiczna. A widok stąd jeden z lepszych. Tutaj ta górka na pierwszym planie, Połonina Caryńska. Dalej widać na pewno gdzieś tam Tarnica, ale która to jest góra, to nie wiem. Trudno mi powiedzieć. No i dolinka, a w dolince okoliczne wioski. Fajnie to wszystko wygląda, pokryte śniegiem. Klimatycznie zawiane. Jak tu szaleje burza, tak szaleje. Ludzi jest sporo. Czas przedsylwestrowy. Jeden za drugim, pielgrzymka w zasadzie. Ale myślę, jakby wejść tam na ten smerek, czy na zapuścić się na Połoninę Caryńską, tam może być trochę mniej już ludzi. Tutaj jest no, chyba krótszego wejścia na jakąś górę, jeszcze tak nie widziałem. Ale tutaj widać drogę, stąd podjeżdża się na około 850 metrów nad poziomem morza. Wchodzi się na 1200 coś. Trudność jest zerowa. Można wyjść w klapkach bez problemu. A potem na klapkach sobie zjechać. Siedzimy i podziwiamy widoki. Nie może też zabraknąć na poświątecznym górskim stole czekolady i herbaty. Przydałby się jeszcze jakiś bimberek. Ale to może później. Zimowe klimaty zwabiają turystów jak nic innego. Super widoki. Dużo lepsze niż w lecie. Widoczność przede wszystkim jest znakomita. Można, jak ktoś ma jakiś sprzęt, wypatrzeć wszystko tam w oddali. Chciałbym wiedzieć, czy wciąż pamięta tak jak ja ogień wyznań, żar obietnic, szelest szeptów aż po brzask, kiedy nocy gęsty spływa mrok, zanim w blasku wstanie całkiem nowy dzień. Zanim w blasku wstanie całkiem nowy dzień. Zima w górach. To jest super zjawisko. Jest klimat, nawet na chwilę. Uwaga, uwaga. I ja dostrzegam tam Tatry, wysokie góry, sterczące gdzieś tam strasznie daleko. Około wszędzie chmury, no, widzę tylko kilka takich strzelistych czubków. Takie małe pasmo, strasznie w oddali. Nieźle, to jest piękny widok. Jeszcze jakby nie było tych chmur dookoła, to było bardziej okazane je widać. Z kolei z tej strony widok na Połoninę Caryńską. Tam dalej w tle cała masa tych górek obok Tarnicy. Całe to pasmo, bardziej po prawej, za chmurami Rawki. Wielka Rawka, mała Rawka, pasmo graniczne. A tutaj z dołu już naciągają chmury. Przed chwilą jeszcze to było bardzo klarowne, a teraz wybrały się chmury, idą. Tłumy turystów okupują chatkę. Wystarczy tylko lekko odejść na boczek i już jest spokojniej. Śnieg dużo. O, może być ciężko. Znowu zapuszczamy się w lodowy ogród. No super wygląda. Elegancko. Biały kolor w połączeniu ze światłem. Wszystko błyszczy. Niesamowity klimat. Po tej choince dopiero widać, jak wielkie są tu opady śniegu. Choinka prawie całkowicie zagrzebana pod śniegiem. Prowadzi tylko jakaś mała ścieżka. Może ktoś tam ma swoją kryjówkę, może ktoś tam poszedł zrobić kupę. Jakiś śniegu jest naprawdę mnóstwo. Wisi na gałęziach. Pewnie nie trudno dostać taką gałęzią po głowie, jak się za dużo śniegu nazbiera. Wypad bardzo szybki.
bardzo krótki, ale sam raz, żeby pokazać, co się dzieje w Bieszczadach w zimie. Idziemy do takiej niezłej knajpki na obiad. Paweł nie całkiem święty, mogę śmiało ją polecić. Za każdym razem, jak jestem, to próbuję się tam najeść. A szczególnie polecam wielkiego kotleta schabowego podanego na desce z pieczonym ziemniakiem. Porcja jest spora, ale naprawdę uch! Och, było porządnie. Knajpa znajduje się w smerku. A który zresztą tam widać, czy smerek przesunięty chmurką. Zawijamy się już powoli, opuszczamy Bieszczady, bardzo krótka wycieczka, wypadzik przed Sylwestrowy dla małego relaksu, dla widoczków. To co chcieliśmy, to właśnie było. Ale kiedyś trzeba wrócić na dłużej. Jeśli wrócisz tam, gdzie mróz zmienia wodę w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz, odwiedź ją, proszę, pozdrów ją.